Państwa bardzo serdecznie w imieniu swoim oraz firmy GM System chciałbym Państwa zaprosić na webinar dotyczący rozwoju projektowanego produktu dzięki środowisku HITS. Z tej strony Marek Rudy, inżynier systemów CAD/CAE. Będę miał przyjemność przeprowadzić dzisiaj dla Państwa ten webinar. Zanim powiemy sobie, czym jest HITS, warto wspomnieć kilka słów wstępu. HITS jest to, powiedzmy, środowisko, które jest częścią portfolio SimCentera. HITS został przyjęty i zintegrowany z pozostałymi środowiskami w czasie przejęcia firmy CDI Adapco i wraz z nabyciem środowiska StarCCM Plus również Siemens stał się własnością środowiska HITS. HITS jest środowiskiem optymalizacyjnym, który pozwala spinać całe portfolio Siemensa, całe portfolio SimCentera i pozwala wymieniać dane pomiędzy nimi w czasie procesu optymalizacji, czyli możemy zaciągać dane z fizycznych testów, z symulacji 3D, takie jak symulacje CFD czy wytrzymałościowe. Dodatkowo integrować to z jakimiś środowiskami CAD, tak? No i oczywiście również wykorzystywać dane z innych produktów symulacyjnych, na przykład takich jak 1D, czy na przykład SimCenter Amesim. Odpowiedzmy może sobie krótko na pytanie, czym jest HITS, tak? No, HITS jest środowiskiem optymalizacyjnym, który wykonuje optymalizację i eksplorację przestrzeni projektowych. Eksploracja przestrzeni projektowych jest szerokim przeszukiwaniem koncepcji projektowych i wybranych projektów spełniających pewne wymagane osiągi. HITS stosowany jest przede wszystkim przez projektantów i inżynierów, którzy biorą udział w procesie rozwoju produktu. Warto wspomnieć również, że dzięki tak zwanym portalom, czyli dostępom do różnych produktów, możemy sobie ze sobą integrować i łączyć różne systemy obliczeniowe i tworzyć proces optymalizacji. Czyli tu widzimy na slajdzie różne systemy, to nie są oczywiście wszystkie. Większość z nich będę chciał pokazać w dalszej części webinaru, dostęp do jakich portali mamy, tak? Tutaj widzimy różne typy środowisk obliczeniowych czy środowisk CAD. Nie są to tylko produkty należące do portfolio Siemensa, prawda? Tylko również produkty konkurencji. I właśnie dzięki takim portalom możemy spinać różne systemy ze sobą w procesie optymalizacji. Istotną kwestią jest oczywiście 6 zalet HITS-a. Pierwszą z nich oczywiście jest to łatwość w użyciu, tak, który pozwala na szybsze i lepsze projektowanie. Przywództwo na rynku mam tu na myśli, mianowicie jeden z wiodących systemów optymalizacyjnych, który teraz znajduje się, to jest właśnie HITS. Bezproblemowa integracja, to wspomniałem już na slajdzie poprzednim, czyli możliwość integracji z dowolnym systemem CAD i CAE. Oczywiście innowacyjny rozwój produktu, mam tu na myśli możliwość wykorzystania różnych serwerów obliczeniowych, w tym na przykład bezkonkurencyjne rozwiązanie typu Sherpa. Oczywiście pełna automatyzacja symulacji, no i oczywiście wyjątkowy obsługa, czyli wsparcie techniczne, które spina cały proces i pozwala nam dokonać szybkiej i efektywnej optymalizacji. Jak wiemy, oczywiście, żeby zoptymalizować nasz produkt, prawda, i pomóc inżynierom odkryć szybsze proces projektowania, wymagane jest jakieś usprawnienie oczywiście tego naszego procesu poprzez na przykład stworzenie wirtualnego prototypu, tak? Obecnie tak naprawdę większość firm rozpoczyna ten proces cały od stworzenia tego wirtualnego systemu czy tej wirtualnej optymalizacji od, powiedzmy, ręcznego tworzenia
pewnej optymalizacji czy symulacji łączenia ze sobą systemów CAD i KE. Natomiast ponowne tworzenie operacji i powrót i tworzenie takiego jakby wirtualnego procesu jest bardzo długotrwałe, tak, i zajmuje wiele czasu. I dlatego HIT tutaj wychodzi naprzeciw i dzięki właśnie swojej integracji i możliwości zbudowania dużo szybciej modelu w środowisku HIT, przeprowadzeniu symulacji, jesteśmy w stanie w bardzo szybkim czasie dokonać właśnie tej optymalizacji i otrzymać lepszy i bardziej efektywny produkt. W jaki sposób można to zobrazować? To można w bardzo łatwy sposób. Na przykładzie, powiedzmy, na przykład takiego tutaj radiatora, tak, czyli dla płytek drukowanych lub PCB, tak. No i oczywiście proces rozpoczyna się od sprowadzonych i solidnych modeli KE, tak, czyli tworzymy tak zwany model CAD i KE, w którym będziemy model parametryczny i oczywiście model obliczeniowy. Następnie tworzymy automatyzację procesu, tak, czyli łączymy to ze sobą w jedno środowisko, w środowisku HIT, tak, wymiana narzędzi pomiędzy CAD i KE. Proces ten może być bardzo złożony, natomiast w środowisku HIT jest bardzo prosty. Ok, następnym procesem będzie obliczenia rozproszone, tak, czyli możliwość wykorzystania obliczeń na zewnętrznych systemach, tak, opartych czy to na systemie Windows, czy na systemie Linux, tak, z wykorzystaniem różnych zewnętrznych komputerów, czy możliwość wykonywania obliczeń w chmurze. Kolejnym krokiem jest wykorzystanie nowoczesnych technik bezpośredniego wyszukiwania, tak, w celu skutecznego zbadania na przykład pełnej przestrzeni projektowej i odkrycia szybszego i lepszego produktu spełniającego nasze kryteria, tak. No i oczywiście ostatnim aspektem jest post-processing, tak, czyli wyodrębnienie, powiedzmy, innowacyjnego, najnowocześniejszego tego naszego rozwiązania i oczywiście możliwość przeglądania tych wszystkich danych i wpływu parametrów i na proces tej optymalizacji. Dzięki właśnie takiemu procesowi jesteśmy w stanie odkryć szybsze i lepsze projektowanie właśnie w środowisku HIT. Co składa się na cały proces i co jest istotne w środowisku HIT, tak? Całe środowisko HIT można podzielić na trzy takie klocuszki. Pierwszy z nich jest oczywiście bardzo łatwy w użyciu, interfejs graficzny, prawda, który pozwala nam w łatwy i przyjemny sposób dokonać systemu optymalizacji, tak, czyli połączenia ze sobą danych, które są dostępne w środowisku CAD czy w jakimś innym środowisku KE obliczeniowym. Drugi oczywiście jest to proces obliczeń, które wykonywane jest przez środowisko HIT. Oczywiście tutaj mamy dostępne różne serwery obliczeniowe, tak, znane nam na przykład metoda powierzchni swobodnej, czyli tak naprawdę response surface method, prawda, czy tam DOE, projektowanie eksperymentu, no i oczywiście bezkonkurencyjna algorytm, czyli algorytm Sherpa. No i oczywiście trzecim, ostatnim podpunktem, który wchodzi w skład tego takiego, powiedzmy, innowacyjnego rozwiązania w HIT-cie, jest oczywiście doskonały post-processing, który pozwala nam przedstawić w bardzo szybki i wydajny sposób to, co potrzebujemy wyciągnąć z naszego procesu optymalizacji. Przejdźmy może do zastosowań przemysłowych, bo wiemy, faktem jest, że teoria jest teorią, natomiast najlepiej zobrazować możliwości środowiska na przykładzie zastosowań przemysłowych, czyli u klientów i miejscach, gdzie to środowisko spełniło doskonałe oczekiwania. Tak, tu mamy przykład
analizy, powiedzmy uszczelki gumowej, tak, z uwzględnieniem analizy nieliniowej. Cały proces ten wykonywany był w środowisku Abacus. Dzięki oczywiście optymalizacji procesowi w Hitcie mogliśmy zaobserwować, jak zmienia się kształt, powiedzmy, naszej uszczelki, tak? No i oczywiście dzięki całemu procesowi optymalizacji znaleźliśmy naszego idealnego kandydata. No i tak naprawdę cały proces optymalizacji trwał 2 dni, tak? Natomiast proces ręcznej takiej optymalizacji wynosił praktycznie 2 tygodnie, czyli można tutaj porównać sobie różnice, jakie są dzięki automatycznemu procesowi i automatyzacji tego całego procesu projektowania w środowisku HIT. Kolejnym przykładem będzie tutaj analiza przepływu chłodzenia, powiedzmy, takiego radiatora, tak? No i tutaj oczywiście zmiennymi były możliwość przemieszczania się, oczywiście tutaj tych położenia tutaj tych otworów, tak, tutaj położenia wentylatora, no i oczywiście zmiany kształtu tutaj tych naszych elementów. I dzięki całemu procesu optymalizacji w środowisku HITS, prawda, wykonano optymalizację, która pozwoliła dokonać o 51% redukcji masy, prawda, i o 25% pozwoliła na poprawę efektywnego chłodzenia dla właśnie takiego zagadnienia. Kolejnym dosyć interesującym przykładem jest symulacja optymalizacji dokonana w firmie Lockheed Martin. Więc tak, cały proces obejmował model parametryczny, który został przygotowany w ProInżynierze, tak? Dodatkowo proces symulacji był wykonywany w środowisku Star CCM. Istotną kwestią, która tutaj była, jest fakt, że powiedzmy model parametryczny wymagał bardzo dużo czasu i przygotowania, prawda? I dlatego można powiedzieć, że proces ten był długotrwały. Tutaj cały proces jakby posiadał 134 zmienne, tak, które sterowały kształtem, powiedzmy, całego tego tej geometrii parametrycznej, tak. Przeprowadzono około 600 projektów optymalizacyjnych, żeby znaleźć odpowiedni tutaj proces i kandydata, który będzie spełniał oczekiwania. No i tak oto właśnie dzięki właśnie środowisku HITS poprawiono siłę nośną profilu względem współczynnika siły oporu o 33% przy spełnieniu wszystkich ograniczeń, które są dostępne. Kolejnym przykładem zastosowania środowiska HITS, takiego już bardziej branżowego też, jest stworzenie i optymalizacją pompy, prawda? Cały proces był wykonywany w środowisku, jeśli chodzi o przepływ, w środowisku Star CCM. Oczywiście przed stworzeniem analizy w Star CCM należało stworzyć model parametryczny, tak, który został stworzony w środowisku CF Turbo. Tam wygenerowano 16 zmiennych parametrycznych, które mogły zmieniać pewne parametry. Zostały to wszystko zaciągnięte do środowiska Star CCM, gdzie utworzono siatkę obliczeniową. No i przeprowadzono oczywiście proces symulacji, tak? No i dzięki całemu temu procesu symulacji otrzymaliśmy, powiedzmy, tego idealnego naszego kandydata, tak? Gdzie nastąpiła redukcja masy o 6%, natomiast wszystkie parametry pozostałe, takie jak na przykład natężenie przepływu czy
wysokość podnoszenia zostały cały czas takie same, czyli nie straciliśmy innych parametrów pracy tej turbiny w kontekście oczywiście procesu optymalizacji. Kolejnym dosyć ciekawym faktem jest, że możemy sobie w czasie optymalizacji przeglądać oczywiście każdego kandydata, czyli zobaczyć, jak wyglądał na przykład, nie wiem, przepływ dla wybranych naszych przeprowadzonych obiektów symulacji, tak? No i oczywiście dzięki temu właśnie mamy szybkie, intuicyjne intuicyjny proces optymalizacji. Oczywiście metoda optymalizacji, która stosowana była, to metoda typu Pareto, tak? No i dzięki właśnie takiemu procesowi dostaliśmy lepszy produkt zoptymalizowany. Kolejnym dosyć interesującym przykładem jest tutaj projekt młynka do kawy, tak? Właściwie geometrii parametrycznej ślimaka. Podczas oczywiście tutaj pracy jego chcemy dostać i obniżyć redukcję tak zwanej mocy akustycznej, prawda? Czyli rzecz tak, mocy akustycznej lub nomen omen rzeczywistego, powiedzmy, dźwięku generowanego podczas pracy tego urządzenia. No i tak oto właśnie cały proces został stworzony w środowisku SimCenter, czyli parametryczny model, prawda? Wiemy, że NXCAD jest integralną częścią SimCentera, więc tutaj mamy jakby wszystko w jednym środowisku zrobione. Następnie wykonano analizę wibroakustyczną, tak? No i w kolejnym kroku był oczywiście post-processing i dzięki właśnie takiemu procesowi optymalizacji z uwzględnieniem na przykład akustyki otrzymaliśmy zoptymalizowany projekt, tak? I widzimy tutaj na przykład jeden z interesujących przykładów, jak Max Sound Level, czyli rzeczywisty level powiedzmy tego dźwięku generowanego przez to urządzenie spadł o 24%, prawda? I wynosi on na przykład 69,5 decybela. Tu mamy przykład dosyć kolejny i interesujący. Jest to wentylator tunelowy, tak, gdzie mamy odpowiedni przepływ masowy i wymaganą moc, prawda? I celem było oczywiście minimalizacja wymaganej mocy i maksymalizacja i poprawa przepływu masowego, tak. Mieliśmy tu pięć zmiennych łopatek, tak, w trzech grupach, czyli jedną ze zmiennych jest liczba łopatek, oczywiście, i prędkość obrotowa. No i dokonaliśmy pewnego procesu optymalizacji, tak, dzięki któremu uzyskaliśmy redukcję mocy o 55%, tak, przy utrzymaniu tego samego przepływu masowego, czyli można powiedzieć, że znaleźliśmy lepsze i w szybki sposób lepsze i alternatywne projektowanie. Kolejnym dosyć bardzo interesującym przykładem, takim branżowym, jest projekt systemu powietrza klimatyzacji oraz zabezpieczenia oblodzeniowego skrzydeł. Więc mówiąc w prostocie, cały ten oczywiście proces był wykonywany optymalizacyjny był wykonywany w środowisku HITS. Czyli mówiąc wprost, firma Airbus postanowiła poprawić wydajność systemu odpowietrzającego na jednym ze swoich samolotów, tak? System pobiera zarówno gorące powietrze ze sprężarki, jak i zimne powietrze z wentylatora silnika i miesza to powietrze przed dostarczeniem jego do systemów klimatyzacji i kabiny skrzydeł przeciwoblodzeniowych. No i tak oto wykonano oczywiście model parametryczny, wykonano pierwsze obliczenia symulacyjne. Tutaj zauważono, że istotną kwestią jest, że początkowa zmiana temperatury powietrza wlotowego wynosiła prawie 200 stopni Kelwinów.
No i to było dosyć duże wyzwanie, tak? Znalezienie statycznego miksera powietrza, który mógłby zmniejszyć tę zmianę do poniżej 20 stopni Kelwina. Oczywiście, zanim czujnik osiągnie temperaturę przy jednoczesnym utrzymaniu mniejszego spadku ciśnienia niż 5 kPa. I tak oto oczywiście utworzono model parametryczny. Właściwie koncepcja były, już można nazwać to dwie koncepcje, tak? Bo inżynierowie zidentyfikowali szereg możliwych koncepcji projektowych, tak? Pierwsze z nich to był projekt mieszalnika śrubowego z trzema podstawowymi parametrami projektowymi, tak? I druga jakby koncepcja to była koncepcja łopat mieszających w pełni opisanych przez 11 zmiennych. Liczbę oczywiście łopatek, konfigurację kształtu łopatek, tak? No i oczywiście druga koncepcja wydała się bardziej dla nich interesująca i tutaj skupimy się właśnie bardziej na optymalizacji i opisie tej drugiej koncepcji. To jest oczywiście test, czyli sprawdzenie poprawności generowania przez system parametrycznego modelu, tak? Czyli czy nie dochodzi do jakichś tam, powiedzmy, nieprawidłowości, czyli po zmianie różnego typu parametrów w tym modelu widzimy, jak jego kształt się zmienia. No i oczywiście przejdźmy teraz może do całego procesu optymalizacji w środowisku HITS, czyli oczywiście pierwszy proces to jest stworzenie modelu obliczeniowego, tak, w środowisku StarCCM. Drugim procesem było oczywiście obliczenia przepływowe, tak? Trzecim to było przeszukiwanie i eksploracja w systemie HITS, tak? No i oczywiście ocena tego przeszukiwania i produktów w celu znalezienia najlepszego kandydata. No i oczywiście tutaj znaleziono tego oczywiście najlepszego kandydata. Zmianę temperatury zredukowano ponad 90%, no i utrzymano właściwy spadek ciśnienia, który był potrzebny. Kolejnym dosyć interesującym aspektem jest analiza turbiny parowej, tak? Tutaj cały proces był wykonywany w oparciu najpierw o parametryczny model profili tych łopatek w środowisku profil gen, tak? Następnie integracja tego środowiska z NXCAD-em, gdzie stworzono i przygotowano model obliczeniowy, powiedzmy, przepływu, tak? No i następnie cała symulacja w środowisku StarCCM Plus, tak? No i całość to oczywiście było spięte w środowisku HITS i dzięki właśnie takiej optymalizacji znaleziono projekt, który zwiększa wydajność takiej turbiny o ponad 96, prawda, procent, tak? No i dosyć istotnym aspektem jest fakt, że ten jakby post-processing po stronie HITS-a, bo jest dosyć wydajny i efektywny, który pozwala szybko właśnie ocenić nasz idealny projekt. Kolejnym przykładem zastosowania środowiska HITS jest tutaj oczywiście projekt wentylatora takiego osiowego, tak? Widzimy tutaj, że zintegrowano ze sobą kilka środowisk, tak, czyli tutaj widzimy, że jest to środowisko SolidWorks ze środowiskiem StarCCM. No i to wszystko wrzucono w proces optymalizacji do środowiska HITS, tak, żeby otrzymać właśnie, powiedzmy, cały proces optymalizacji, tak, który, jak widzimy, posiadał 675 koncepcji projektowych, tak, no ale w efekcie końcowym otrzymano 13% redukcji momentu i 2% zwiększenia przepływu masowego, czyli spełnione kryteria te, które były wymagane. Kolejnym dosyć takim interesującym przemysłowym przykładem jest integracja
trzech innych, na przykład środowisk obliczeniowych, czyli taki jak model parametryczny w Creo, później analiza przepływu w środowisku Star CCM, no i oczywiście przeniesienie danych związanych z na przykład rozkładem temperatur, który odbywa się podczas przepływu i informacji o temperaturze na tutaj na tej właśnie naszej komorze spalania i obliczenia wytrzymałościowe w środowisku ANSYS, gdzie uwzględniamy oczywiście temperaturę ze środowiska Star CCM i dokonujemy tak zwanych analizy naprężeń termicznych dla komory spalania. No, oczywiście opracowano 100 projektów, tak. Istotną kwestią było zidentyfikowanie, dlaczego i jak pojawiają się spiętrzenia naprężeń, tak. No i zredukowano maksymalną temperaturę do 18%. Oczywiście oprócz przykładów branżowych stosowanych u różnych klientów, ja będę chciał Państwu zademonstrować w krótki i dosyć taki efektywny sposób, jak możemy dokonać optymalizacji w środowisku HITS na bazie dwóch przykładów. Przejdę teraz może do środowiska HITS i pokażę dwa przykłady właśnie tej optymalizacji. Teraz przedstawię Państwu rzeczywisty proces tworzenia optymalizacji w środowisku HITS. Pierwszym z przykładów, na którym będę chciał pokazać to, jest to rura wydechowa należącego do układu wylotowego spalin. No i będziemy chcieli sobie dokonać optymalizacji na przykładzie właśnie takiej rurki. Oczywiście wiemy, że pierwszym istotnym aspektem podczas tworzenia procesu optymalizacji jest stworzenie parametrycznej geometrii. Parametryczna geometria została wykonana na bazie różnego typu szkiców, które tutaj tworzą tą rurę. Oczywiście zmieniając docelowo parametry szkicu, zmienia nam się oczywiście kształt tej rurki. Tu są opisane przykład dwóch parametrów, czyli odsunięcie środka tej rury od jakiegoś układu współrzędnych czy punktu opisane zmiennymi, tak? Możemy zmieniać również średnicę rury. Oczywiście ona jest tu już przypisany do niej parametr typu D2. Ja go zmienię, tak żeby tylko pokazać możliwości optymalizacji, tak? Czyli po zmianie naszego parametru oczywiście rurka zmienia nam oczywiście kształt. Możemy sobie również tutaj sterować pochyleniem na przykład naszej płaszczyzny, prawda? No i oczywiście wszystkie te parametry są istotne w procesie optymalizacji. Obliczenia CFD wykonane zostały w środowisku Star CCM. Żeby wykonać obliczenie w środowisku Star CCM, dosyć istotną kwestią jest przygotowanie odpowiedniego modelu tak, aby proces optymalizacji przebiegł poprawnie, bez żadnych komplikacji. W tym celu w środowisku np. NX odpowiednio musimy nasze powierzchnie zdefiniować, tak, czyli właściwie je nazwać, czyli wystarczy do powierzchni w właściwościach ich przypisać odpowiednie nazwy, czyli tu na przykład jest outlet, ta nasza płaszczyzna tutaj jest płaszczyzną wejścia, tak, możemy sobie sprawdzić i wyrzucając ten plik do neutralnego formatu, możemy go odpowiednio zoptymalizować, ale zanim to przejdziemy, musimy wykonać pierwszą symulację CFD. Pierwsza symulacja CFD została wykonana w środowisku Star CCM, odpowiednio geometria została zaimportowana poprzez neutralny format plików, tak, tutaj zaciągamy sobie naszą geometrię, no i oczywiście po jej zaciągnięciu otrzymujemy odpowiednio nazwane powierzchnie, czyli inlet, outlet, no i definiujemy oczywiście tak jak to w środowisku Star CCM odpowiednie regiony, tak, czyli region inlet i region outlet, przypisując odpowiednie warunki brzegowe, definiując właściwości fizyczne, no i oczywiście siatkę obliczeniową. Jednym z podstawowych parametrów są kryteria, które później będą brane pod uwagę w procesie optymalizacji, tak? Czyli w naszym przypadku jednym z kryteriów podstawowych jest jednolity rozkład prędkości na powierzchni wyjścia, prawda? I tak oto, czyli tak zwany bezwymiarowy współczynnik prędkości, który sobie tutaj zdefiniowaliśmy. I na bazie jego
Oczywiście będziemy sobie tworzyć naszą symulację. No i później będziemy ten model CADowski, jak również ten model CFD, zaciągać do środowiska HIT. W jaki sposób możemy sobie zaciągnąć te dwa modele do środowiska HIT? W bardzo prosty, intuicyjny sposób, czyli mając przygotowany parametryczny model i symulację w środowisku StarCCM, przechodzę do środowiska HIT. Zanim pokażę to konkretnie na przykładzie tej rurki, pokażę, jak wygląda jakby proces tworzenia symulacji w środowisku HIT. Jest on prosty i intuicyjny, czyli tworzę sobie na przykład nowy projekt i tworzenie projektu odbywa się poprzez dodawanie odpowiednich kafelków. Tu domyślnie jest kafelek pierwszy jako analiza pierwsza. Pierwszy kafelek jest kafelkiem odpowiedzialnym za zaciąganie środowiska z NXCAD, więc wystarczy wybrać tutaj portal, który nas interesuje, w tym przypadku jest to NXCAD. Wracając do początku mojej prezentacji, wspominałem, że jest wiele portali dostępnych w środowisku HIT. Tutaj mamy wszystkie te portale. Jeżeli nie znajduje się tu środowisko, które Państwa interesuje, nie ma problemu. Dla Siemensa tworzenie dodatkowego portalu i zintegrowanie go z innym środowiskiem niż te, które tutaj są wymienione, nie jest żadnym problemem. Mając tutaj kafelka związanego z NXCAD, możemy sobie stworzyć drugiego kafelka, tak, prawda, czyli kafelek odpowiedzialny za środowisko, na przykład w tym przypadku StarCCM, prawda, wybierając listy, no i musimy połączyć te dwa kafelki, zaciągając odpowiednie pliki, tak, czyli jeżeli ja mam tu NXCAD, wystarczy wejść w file, tak, tu są pliki wsadowe, lub kliknąć na ten kafelek add input file, czyli wskazujemy plik inputowy, czyli wsadowy. W naszym przypadku jest to plik stworzony w środowisku NXCAD, prawda? Dodatkowo program pyta się, czy otagować zmienne, czy samemu będziemy je przeszukiwać. Jeżeli damy tak, oczywiście otagować, auto tak, program zacznie proces przeszukiwania naszego modelu, prawda? I sprawdzania, czy znajdują się tam jakieś zmienne, które, z których moglibyśmy sobie wykorzystać. Tak, to są nasze wszystkie zmienne, które parametryczne, które widnieją w tym środowisku. No i tu oczywiście w zależności od tego, które zmienne nas interesują, prawda, to sobie wskazujemy, które parametry będą brane pod uwagę w procesie optymalizacji. Jeżeli tylko te dwa, to jest oczywiście tylko demonstracyjny przykład, ich jest więcej, prawda, pokazuję przykładowy proces, klikam po prostu finish, no i parametry te zostały zaciągnięte. Plikiem wyjściowym jest oczywiście output file plik uniwersalny, czyli plik parasolid. Jego nie musimy tagować. No i oczywiście plikiem wsadowym do naszego środowiska jest plik, który został stworzony w środowisku StarCCM. No i oczywiście program tutaj również przeszukuje ten nasz system, sprawdza, czy są jakieś parametry zmienne, które będziemy chcieli wziąć pod uwagę w procesie optymalizacji, czyli na przykład jakieś kryteria. Po zdefiniowaniu plików wejściowych i wyjściowych możemy oczywiście połączyć sobie to środowisko, prawda, z środowiskiem, czyli plik symulacyjny, z czym się łączy, tak, ze środowiskiem tutaj NXCAD, no i jest połączone. W następnych oczywiście krokach definiujemy zmienne, tak, czyli na przykład w środowisku NXCAD, jakie są zmienne parametry, w jakim zakresie przeszukiwania będą, tak, no i jaka jest odpowiedź układu, czyli parametry, które będą odpowiedzią, tak, które są zaciągane ze środowiska StarCCM. No i docelowo definiujemy rozwiązanie nasze, tak. Rozwiązaniem jest moduł typu Sherpa, prawda, zmienne, które są dostępne, no i oczywiście odpowiedź. Ja sobie przejdę już konkretnie do wcześniej przygotowanego pliku, żeby pokazać Państwu cały ten proces, jak on wyglądał, który został już wcześniej przygotowany, tak, czyli mamy zmienne, które są przeszukiwane w jakimś zakresie, no oczywiście zakresie od wartości minimalnej do wartości maksymalnej, wartość bazowa, przeszukiwanie, to, że jest, powiedzmy, przeszukiwanie z takim krokiem, to znaczy, że program będzie przeszukiwał tą całą, wszystkie nasze parametry w tym całym zakresie, ponieważ solver jest to solver adaptacyjny, tak, Sherpa, czyli dostosowuje się do procesu optymalizacji, czyli najpierw sprawdza, który parametr ma wpływ na proces optymalizacji. Jeżeli ten parametr wykracza poza proces optymalizacji, czyli na przykład zmiana tego parametru powoduje, no, hipotetycznie, że
rozkład tego bezwymiarowego współczynnika jest nie taki, jaki chcemy, prawda? No to oczywiście pozostawia go w spokoju, ten parametr, no i zaczyna zmieniać inne oczywiście, tak żeby zbliżyć się do określonego celu. Oczywiście odpowiedzią tutaj są, tak jak wspomniałem, na przykład różnica ciśnień, tak, czy ten bezwymiarowy współczynnik właśnie na powierzchni wyjścia. No i oczywiście włączamy proces optymalizacji, tak, tutaj oczywiście dajemy, że współczynnik, ten bezwymiarowy jednolity współczynnik ma być jego maksymalizacja i dodatkowo jakiś inny współczynnik, który został zdefiniowany, który jest jego minimalizacja. No i tak oto możemy włączyć proces, klikając run, proces optymalizacji. No i dzięki temu uzyskujemy proces optymalizacji w środowisku HITS. No i możemy sobie oczywiście podglądnąć nasz cały proces optymalizacji, czyli widzimy tutaj wszystkie parametry, które na górze zostały sterowane dla takiego procesu optymalizacji. No a widzimy sobie tutaj wykres przedstawiający dwa parametry i ich wpływ na takim wykresie graficznym. No i oczywiście grafika w formie rozkładu prędkości w rurze, tak? No, możemy sobie kolejne tutaj definiować takie layouty, tak? Tutaj mamy właśnie rozkład tego bezwymiarowego współczynnika zdefiniowany w formie takiej właśnie graficznej, w formie prędkości, tak? Możemy sobie tutaj przeglądać nasz proces, tak? Czyli po zmianie zdefiniowania naszego procesu, tak? Czyli widzimy, co się dzieje po kliknięciu, możemy sobie przeglądać nasze wyniki, patrzeć, co się dzieje z naszą geometrią, jak ona się zmienia i aktualizuje. I dzięki temu możemy uzyskać w szybki i wydajny sposób idealny kształt naszej rurki. Kolejnym przykładem, drugim, który jest dosyć interesujący, jest to przykład oczywiście optymalizacji pod kątem obliczeń wytrzymałościowych. Mamy tutaj taki element zawieszenia, który pracuje podczas jazdy jakiegoś pojazdu, tak, no i chcemy go odpowiednio zoptymalizować, jego kształt. Jeżeli sobie wejdziemy oczywiście w zmienne, tak, to mamy tutaj zmienne parametryczne, które tworzą ten nasz model, no zmieniając odpowiednio jakąś tam, powiedzmy, zmienną, prawda, czy definiując, zmieniając kształt, tak, no to ten nasz model się zaktualizuje, prawda. No i kształt oczywiście jest odpowiednio dostosowany do tego, co chcemy sobie założyć, prawda? No i oczywiście po zmianie tych parametrów, ja sobie wrócę tu do oryginału, tak, możemy sobie dokonać procesu optymalizacji. Oczywiście, tak jak wcześniej, dotychczas musimy sobie stworzyć odpowiedni projekt w danym środowisku, w związku z tym, że było to obliczenia wytrzymałościowe w środowisku SimCenter, więc jest to integralna część NX-a, więc model CAD-owski jest połączony z SimCenterem. Wystarczy przejść, stworzyć oczywiście siatkę obliczeniową i przejść tutaj do całego procesu symulacji, tak, gdzie zdefiniowano odpowiednie warunki brzegowe, odbierając odpowiednie stopnie swobody, no i zdefiniowano odpowiednie obciążenie, które chcemy tutaj, żeby podczas procesu obliczeń wytrzymałościowych było brane pod uwagę. No i oczywiście, jeżeli mamy przygotowany tak proces obliczeń wytrzymałościowych, możemy sobie wrócić do środowiska HITS, no i pokazać oczywiście cały proces optymalizacji, który odbywał się w środowisku HITS. Dobrze. Mamy tutaj proces. Widzimy, że mamy tylko jeden kafelek, ponieważ NXCAD, jak i środowisko SimCenter jest zintegrowane w jednym kafelku. Tu mamy oczywiście pliki wsadowe, tak, które są istotne dla nas, czyli plik Sim, PRTFM, oczywiście pliki wyjściowe, tak, czyli plik Sim. Zdefiniowane oczywiście zmienne, które są zmieniane w jakimś tam zakresie, tak, jest ich aż 16, prawda? No i oczywiście odpowiedź, jaką chcemy. No, głównie zależało nam na tym, żeby zminimalizować masę tej konstrukcji, sprawdzić maksymalne naprężenia i żeby one były jak najmniejsze. No i oczywiście wyznaczyć też również przemieszczenia, tak, czyli ugięcie naszej konstrukcji, no i współczynnik
bezpieczeństwa, tak, czyli to jest granica plastyczności dzielone przez maksymalny stres. Możemy, jak widzimy tutaj, również w HIT-cie definiować formuły związane z tymi właśnie odpowiedziami, które sobie zdefiniowaliśmy w środowisku HIT. No i tak oto, definiując te zmienne i te zmienne odpowiedzi, tak, stworzono oczywiście odpowiedni proces optymalizacji. Tu widzimy, że możemy podglądać sobie proces optymalizacji, ile obliczeń zostało na przykład niewykonanych, czyli błędnych, tak, czyli 18 niewykonano, 105 zostało przeprowadzonych pozytywnie, 357 też również przeprowadzono, ale wynikało w nich jakiś warning, czyli informacja, że nie do końca mogą spełniać kryteria te, które żeśmy sobie założyli. Przejdźmy sobie może do postprocessingu, gdzie możemy sobie oczywiście przejrzeć się nad model, tak, czyli widzimy tutaj, jak zmienia graficznie różne przypadki symulacji, tak, czyli tu mamy masę, cała tablica przeszukiwanych plików, oczywiście metoda typu Pareto, gdzie uwzględnia pewien trend, tak, i program wyszukuje nam tego idealnego, najlepszego kandydata, który spełnia kryteria, który tutaj został zaznaczony na przykład na żółty kolor, tak. Możemy sobie również przejrzeć przemieszczenia i nasze tutaj naprężenia, tak. No i oczywiście cały proces również jest tutaj dostępny, czyli które zmienne mają istotny wpływ na przykład proces optymalizacji, tak, czyli która zmienna, jak została zmieniona, w jakim zakresie miała wpływ na cały proces, prawda? Możemy sobie podejrzeć, tu mamy na przykład współczynnik bezpieczeństwa w funkcji całkowitej masy naszego obiektu. Wracając do prezentacji, czyli dzięki właśnie takiemu środowisku HIT i całemu procesowi, który jest wykonany w środowisku tym HIT, możemy w bardzo szybki i intuicyjny sposób wykonać optymalizację naszej konstrukcji. Dlaczego akurat HIT? No dlatego, że ma właśnie ten bardzo dobry solver optymalizacyjny zwany Sherpa, który aktualnie jest właśnie opatentowany. Jest to solver hybrydowy, czyli ma wszystkie zalety aktualnych dostępnych systemów, które są dostępne na rynku, jak również adaptacyjny, czyli potrafi w bardzo szybki sposób dostosowywać się do procesu optymalizacji i nie wymaga tak dużego czasu jak produkty konkurencji. Można sobie porównać używanie HIT-a i środowiska Sherpa do na przykład próby zdobycia takiego oto szczytu. Wyobraźmy sobie, że szczyt jest bardzo trudny, tak, czyli są różne przeszkody, które na nas czekają podczas tej wędrówki. No i żeby zdobyć ten szczyt, musimy posiadać odpowiedni ekwipunek, prawda? Wyobraźmy sobie, że dowolne środowisko na rynku, które jest dostępne, jest jednym z tych ekwipunków, czyli ja wybieram sobie na przykład buty, bo dla mnie są buty na przykład najistotniejsze. No jak się już decyduję na buty, no to mam tylko buty, tak? No i nie ukrywam, że inne rzeczy też by mi się przydały podczas tej wędrówki. No ale dzięki właśnie środowisku HIT, dzięki temu algorytmowi hybrydowemu i adaptacyjnemu, można sobie to wyobrazić, to, że wybiorę się właśnie w podróż w góry, używając wszystkich zalet różnych oprogramowań i mając jakby możliwości skorzystania z całego inwentarza i ekwipunku, który pozwoli mi właśnie zdobyć szczyt dzięki właśnie środowisku HIT i algorytmowi Sherpa. To jest bardzo istotne w procesie wykorzystywania środowiska HIT, to fakt, że zbadano na rynku różne systemy obliczeniowe, systemy optymalizacyjne, które są dostępne na rynku. No i jak widzimy, do wyznaczenia takiej właśnie minimalnej funkcji, przy najmniejszej na przykład liczbie propagowania, i to jest wykres pokazujący przykład i porównanie, jak szybko HIT wykonał proces optymalizacji, czyli wykonał praktycznie 10% szybciej niż każdy inny algorytm i 30% lepiej niż algorytm hybrydowy, co oczywiście HIT ma zaimplementowane możliwości algorytmu hybrydowego, ale jest również wspierany przez proces adaptacyjny, czyli szybkiego przeszukiwania, dlatego potrafi tak bardzo szybki i wydajny sposób znaleźć rozwiązać problem i znaleźć konkretnego kandydata, który będzie spełniał wymogi projektanta pod kątem optymalizacji naszej konstrukcji.
No i oczywiście środowisko HITS pozwala nam osiągnąć innowacje w bardzo szybkim czasie, tak? Czyli wystarczy dokonać zakupu środowiska, wdrożyć oprogramowanie, prowadzić proces analizy w danej firmie, oczywiście, no i mamy sukces, no i firma ta może w dalszym ciągu rozwijać swoje dalsze projekty. Jak wygląda cały proces takiego wdrożenia HITS-a w na przykład Państwa filmie, jakby mógł wyglądać? Oczywiście pierwsze to jest zainstalowanie środowiska, co jest na pewno łatwą sprawą. Kolejnym procesem jest szkolenie, najczęściej jest to szkolenie jednodniowe plus jakieś konsultacje 1-2 dni w celu wyjaśnienia pewnych wątpliwości. Następnie jest początek wdrożenia, czyli zastanowienie się wspólnie nad celem naszej analizy, zintegrowanie tego, co Państwo posiadacie u siebie w firmie i środowisku, jakie macie w środowisku HITS, określenie celu i ram i zmiennych parametrów, które chcemy optymalizować. No i oczywiście w efekcie końcowym szybki sukces, ponieważ środowisko HITS znajdzie nam bardzo szybko tego potencjalnego, idealnego kandydata. No i dalej Państwo możecie sobie rozwijać dzięki środowisku HITS inne projekty, dzięki oczywiście również wsparciu naszemu oraz firmy Siemens w zakresie optymalizacji z użyciem środowiska HITS. Podsumowując, środowisko HITS, jak Państwo pamiętacie z początku prezentacji, jest częścią dużego portfolio firmy Siemens i dzięki właśnie środowisku HITS, który jest właśnie częścią tego portfolio, macie Państwo możliwość otrzymania, powiedzmy, racjonalizmu na każdym etapie rozwoju projektu, prawda? Otrzymania innowacyjnego projektu ze stosowaniem różnych zjawisk obliczeniowych, no i oczywiście integracja tego w obrębie całego portfolio firmy Siemens. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne webinara.